Proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę, że zawsze jest pewien problem z homiliami na ślubie, dlatego że Państwo młodzi i rodzice są zbyt przejęci, żeby słuchać tego, co ja mówię, a reszta gości, no nie oszukujmy się, zastanawia się, czy będzie gorący rosół, dobra muzyka i dobrze zmrożony alkohol. To tam się goście bawią przy tych stolikach, już coś piją, a tak to nie wiadomo, czy już coś można, czy nie. No nie, no obowiązki mamy muszą być spełnione, tylko że tak od mamy wszyscy coś chcą. Cieszę się na dzisiejszy dzień, nie mogę się doczekać. Jestem bardzo szczęśliwa i nie boję się. I to jest najfajniejsze. This is the start of something. Nie guzik, tylko szyja za gruba. Zobaczcie, piękna jest ta miłość przy ołtarzu, prawda? Pięknie Monika ubrana, Leszek również. Leszek, biorę Ciebie, Monisiu, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwo. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszechświecie. Po prostu, jeżeli Leszku, jeżeli chcesz mieć kobietę, musisz o nią dbać, musisz okazywać dowody swojej miłości. Pójdź ją czasami do Bonarki na zakupy z koleżankami. 2 miesiące będzie spłacał kartę, ale warto, nie? Tak samo ty, Monika, jeżeli chcesz mieć mężczyznę, to też pójdź czasami Leszka z kolegami na piwo. Niech też poprzebywa z mężczyznami. Będziesz mieć mężczyznę. To jest bardzo ważne, żeby nie poniżać swojej męskości i godności, by to akceptować, żeby też z wielką taką czułością, delikatnością właśnie siebie nawzajem traktować.